Dzień dobry, witajcie. Witajcie w ten piękny, sobotny, słoneczny, ciepły dzień. Co prawda mamy jeszcze kurteczkę, ale taka jest intensywność prac, wydarzeń, które tutaj dzisiaj towarzyszą mi, że po prostu no, nie miałem czasu się przebrać. Spójrzcie. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Ta zieleń, ten błękit nieba, no cóż więcej chcieć. A i my dzisiaj tutaj przy współpracy z moim bratem żeśmy postanowili, że już czas najwyższy przeprowadzić taki pierwszy zabieg, jakim jest włókowanie. W ubiegłym roku robiłem filmik na temat włókowania, co ono ma na celu. No słuchajcie, no przede wszystkim mamy taką po zimie skorupkę, która powstała w wyniku różnych warunków atmosferycznych i tak dalej, procesów zachodzących no naturalnie, tak? Więc włókowanie ma na celu właśnie skruszenie tej skorupki. No tutaj jeszcze zostało no to urządzenie, o, pokażę wam jak wygląda, żeśmy tak na szybko skonstruowali, z trzech opon spiętych jakoś tam też prowizorycznie łańcuszkiem, drutem, czymkolwiek. Naprawdę to była chwila, żeby to zrobić. No efekt jest taki, że mamy na celu właśnie zruszyć tą skorupkę. Gdzieś jak są siewki, tak jak o tutaj siewki, już jakichś chwastów, które nam wychodzą, to też ma na celu właśnie zniszczenie bez jakiejś tam ingerencji w głębsze partie gleby, żeby no, nie, nadmiernie nie wysuszać. To właśnie ma na celu, ten zabieg włókowania ma na celu zatrzymania głębi wilgoci na wierzchu. Robimy taką strukturkę, ale spójrzcie, zobaczcie, jaka jest piękna ta ziemia. Boże, ja jestem po prostu zachwycony. I ten zapach. Boże, ten zapach. Naturalne nawożenie, obornik i nic więcej. Tutaj na tej części nawet nie było stosowanej mączki bazaltowej. Mączka bazaltowa jest tam niżej stosowana, tam gdzie od jakiegoś czasu uprawią warzywka. Więc tutaj ten ogród się tu oczywiście przenosi w tym roku, w tym sezonie przenosi się na tą część, więc tutaj w tym roku też do tej uprawy przedsiewnej będę rozsypywał sobie mączkę bazaltową. Ale nawożenie poszło tego typu, że to po prostu co roku, zresztą możecie sobie zerknąć na moje filmy z poprzednich lat, gdzie prawie zawsze pokazuję właśnie tutaj jakąkolwiek pracę, czy jest to spryskiwanie obornika już rozrzuconego użyźniaczem, czy sam moment, samą pracę rozrzucania obornika, także co roku jest tutaj obornik i wbrew temu, co niektórzy mówią, że nie powinno się pod warzywa dawać, bo tamto, słuchajcie, ja robię to od wielu, wielu lat i nic mi się tutaj po prostu nie dzieje, nic. I zobaczcie, jak ta glewa, no jeszcze raz podejdę do tematu, spójrzcie, jak ta gleba wygląda. Boże, aż się chce tutaj działać, chce się cokolwiek porobić. Słuchajcie, temat jest tego typu. Mam jeszcze czas. Dziś jeszcze jest sporo dnia przede mną, sporo pracy mogę wykonać. Tam już jest w ubiegłym tygodniu, robiłem bodajże filmik, w ubiegłym tygodniu zrobiłem uprawę kultywatorem, czyli traktorem, takim sprzętem do uprawy w polu. Zrobiłem sobie, zruszyłem ziemię. Ta ziemia już jest, zresztą zaraz podejdę, ta ziemia jest już przeschnięta i jeżeli to wygląda tak jak tutaj, nie ma takich bryłek, nie ma, no spójrzcie, jak to wygląda, to po prostu rozsypuje się. To jest idealny moment, żeby właśnie wykonać jakieś zasiewy roślin korzenistych. W moim przypadku będę kończył zasiewy pietruszki oraz rozpocznę zasiew pasternaka. To, co mówiłem, te moje plany zasiewowe na ten sezon, to właśnie teraz będę to kontynuował. Z marchewką jeszcze się wstrzymuję, ale tu nie chcę tłumaczyć dlaczego. Może u Reni ukaże się filmik na ten temat, co i dlaczego. A jeżeli nie, to ja zrobię film o tym, dlaczego nie powinniśmy za wcześnie wysiewać niektórych warzyw, które poniekąd zimują, ale nie powinno się wysiewać za wcześnie. Więc teraz idziemy, pokażę wam. No i słuchajcie, tutaj już jest mała korekta, będę musiał małą korektę przeprowadzić. Mam posadzone w dwóch miejscach maliny. Tu właśnie tymi tyczkami są zaznaczone, żebyśmy sobie nie zniszczyli tej naszej pracy. Tu jest półtora rządku. Półtorej długości tego odcinka są zasadzone malinki. Malinki te, które od Edzia z Bieszczad dostałem. I te malinki będą mi tutaj kolidowały, więc jednak mała korekta będzie i posadzę je sobie właśnie tutaj przy tych malinach. Zrobię sobie, skoro tutaj są malinki,
A tutaj tak w tym momencie mi wypadło, że no tak nie za bardzo wiem co z tym zrobić. Tu jest glinka, tu jest glina, tu jest bardzo ciężka ziemia do uprawy, ale myślę, że jest dziś ten moment, gdzie tutaj przyjdę z kultywatorem i to po kilka razy skruszę, zruszę, skruszę, żeby to napowietrzało się ewentualnie. No tam mam z tyłu wał strunowy, tak jak tutaj, o zobaczcie. Tu jest zrobione tydzień temu. Tak to wygląda. Na wierzchu przeschnięta, a w środku jest wilgotna. Więc to dzisiaj będę chciał jeszcze zrobić tutaj radlinki, tak jak do ziemniaków, radliny zrobić i spróbować, zobaczę jak będzie ziemia wyglądała pod wieczór, za, nie wiem, za godzinę, za dwie, gdy sobie tutaj uporam się z tą robotą. Oczywiście powybierać o takie niespodzianki, a to mi się z miedzy, tam z miedzy pościągały. I tu będę chciał właśnie zrobić radliny i ewentualnie posiać sobie pietruszkę jeszcze i pasternak. Oczywiście, przepraszam, nie wszystko, ale część właśnie będę chciał posiać, żeby sobie to w trakcie sezonu mieć cały czas w trakcie sezonu odpowiedniej wielkości rośliny, żeby mi ewentualnie jak dostaną wody, żeby nie popękała marchewka, zwłaszcza przy marchewce jest to dosyć wyraźne. No i no niestety muszę tutaj z uwagi na to, że mam i czwartą A, czwartą B klasę ziemi bonifikacyjną, więc no muszę niestety, tutaj muszę robić takie sposobem uprawę, czyli muszę w redlinach zrobić z uwagi na to, żeby mi się nie krzyły marchewki, pietruszki, pasternak. No pasternak spróbuję bez redlin posiać, zobaczę jak to się sprawdzi. Ale na pewno marchewka i pietruszka wymaga właśnie takiej lekkiej, przepuszczalnej gleby, żeby miała gdzie rosnąć. No Renia ma bardzo dobre warunki pod tym względem. Właśnie na tym jej ogrodzie, tam gdzie w tej chwili stoi woda, ale tam warunki w sezonie są bardzo dobrze z tego powodu, że tam jest podsiąkanie z tej ich miejscowej rzeczki i poziom rzeczki podchodzi właśnie ciekami wodnymi, podchodzi pod poziom. Ogród jest delikatnie niżej, więc no teraz jest ten szkopuł, że ona ma tam wodę, ale latem, gdy na wierzchu mamy sucho, na wierzchu mamy taką przypuszczalną glebę, a pod spodem mamy wodę, więc to są idealne warunki do wzrostu właśnie takich roślin. Dlatego też Renia z Edziem zdecydowali się na założenie tam ogrodu. No a tutaj widzę, że coś mi się działo, jakiś zajączek mi się dobierał, skurczybyk kopał sobie tutaj coś. No, ty dzwońcu, a też mi zrobił, kurde, dwa drzewka mi, tam mam drzewka, dwa drzewka mi obżerł moją brzoskwinkę, Boże kochany. Obżerł mi korę, no tyle lat było spokój i przyszedł sobie, no czekaj ty dzwońcu. Ja ci w tym roku to załatwię. Oczywiście nie zrobię mu żadnej krzywdy, tylko po prostu sposobem. Mam taki sposób. Właśnie myślałem, że już będzie dobrze. Tutaj, gdy sadziłem te drzewka, to przez 3-4 lata pierwsze właśnie robiłem taki patent otuliną do rur. Właśnie okładałem, montowałem takie ociepliny na tych drzewkach. To miało na celu zabezpieczyć przed przemarzaniem. No i oczywiście no, zajączek tutaj nie zrobił krzywdy, a w tym roku przyszedł, był tutaj spory śnieg, przyszedł i wysoko mi skubaniec obżerł korę. No, tak by to wyglądało, słuchajcie, więc ja się biorę za robotę. Pierwszym moim taką czynnością będzie tu już po tym włókowaniu, o którym wam powiedziałem, ale też się rozgadałem i poszedłem dalej, powiedziałem o tych moich planach, jakie mam. Także przesadzę sobie malinki i biorę się tutaj za uprawę. No i tutaj też oczywiście, tak, biorę no, z tej strony tu odmalim, bo tam mam posadzone truskawki. O, tutaj mam posadzone truskawki, więc być może jeszcze coś będę dosadzał, więc nie chcę z tamtej strony zaczynać pracy, a z malinkami mogę pójść w górę, ale też sobie zrobię tutaj jakąś przerwę, może gdzieś tam jeszcze zdobędę malin sadzonych, więc posadziłbym sobie, więc zrobię jakiś odstęp i zacznę tutaj właśnie uprawę
i radlinę. Dobra, słuchajcie, to będzie tyle. Brat pracuje, ja się też biorę za robotę, bo zaraz dostanę kilka niemiłych słów, że on robi, a ja tylko chodzę z kamerą i nagrywam. Ale nagrywam dla Was i lubię dla Was nagrywać, a dzisiaj się trochę rozgadałem, ale powiem Wam szczerze, taką mam radość, chęć do pracy, do tworzenia, do czegokolwiek. No, to jest słońce, to jest wiosna, to jest ta wiara, nadzieja, przyjaźń, miłość. Tak mi się to połączyło. To dziękuję Wam, słuchajcie, bardzo za ten dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy film. Jutro jest niedziela, być może uda mi się coś takiego luźnego w niedzielę nagrać. Tydzień temu próbowałem, ale mi nie wyszło. Może jutro, zobaczymy, co jutro przyniesie. Niedziela, taki dzień tylko i wyłącznie dla mnie, no i dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu.